świąteczny odcinek programu Rolnik Szuka Żony jest już za nami. Widzowie nie mogli w nim jednak zobaczyć jednego z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów. W związku z tym Waldemar wziął sprawy we własne ręce i zrelacjonował, jak spędza ten wyjątkowy czas. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia widzowie mieli okazję zobaczyć odcinek specjalny uwielbianego programu Rolnik Szuka Żony. Co prawda do emisji doszło z lekkim opóźnieniem, jednak ostatecznie wierni fani programu mogli przekonać się, co nowego słychać u wybranych par. Prowadząca program Marta Manowska odwiedziła między innymi Annę i Jakuba z minionej edycji randkowego show. Narzeczeni przekazali jej radosną nowinę o tym, że spodziewają się dziecka. Ku zdziwieniu Marta Manowska nie przybyła w odwiedziny do Waldemara, który został okrzyknięty mianem największego skandalisty jubileuszowej edycji. W odwecie na brak odwiedzin rolnik postanowił sam zrelacjonować, jak spędza święta. Rolnik szuka żony. Waldemara nie pokazano w specjalnym odcinku. Tak spędzał święta. Waldemar już od początku 10. edycji wywoływał zmieszanie na twarzach widzów. Najpierw afera z tajemniczą kobietą, później burzliwa relacja z Ewą, aż w końcu huczne rozstanie i niespodziewany związek z Dorotą, którą wcześniej sam odesłał do domu. Choć rolnik nie pojawił się w świątecznym odcinku randkowego show, to sam pokazał, w jaki sposób spędza ten wyjątkowy czas. Na Instagramie opublikował urocze zdjęcie. Na fotografii widzimy, jak mężczyzna z dumą obejmuje swoją ukochaną. Na tym jednak nie koniec, bowiem parze towarzyszą dzieci. Jak na razie zakochani postanowili nie ujawniać ich wizerunku. W tym celu twarze chłopców zostały zasłonięte świątecznymi emotikonami. Możemy jednak wnioskować, że obaj są w podobnym wieku. Zdjęcie z Insta Stories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu. Rolnik szuka żony. Waldemar i Dorota planują powiększyć rodzinę? Padła jasna deklaracja, choć internauci wróżyli rychły koniec relacji Doroty i Waldemara, to wydaje się, że tym razem ich przeczucie mogło być błędne. Para raz na jakiś czas dodaje wspólne kadry w sieci, bądź udziela wypowiedzi medialnej. Niedawno informowaliśmy o tym, że zakochani rozważają nawet wspólne zamieszkanie. Czyżby zdecydowali się na pójście o krok dalej? W jednym z wywiadów rolnik przyznał, że marzy o dziecku, które dopełniłoby ich szczęście. Warto przypomnieć, że zarówno Waldemar, jak i Dorota są już rodzicami. Plan jest. Oby się udało, żebyśmy mieli jeszcze chociaż jedno dziecko. Ja bardzo tego pragnę. Jedno wystarczy. Dwójkę już mamy, więc jeszcze jedno wtedy. Bardzo chętnie dziewczynka. Synowie już są, chłopaki w równym wieku, więc najlepszym uzupełnieniem byłaby dziewczynka, wyznał w rozmowie z Faktem.